Na ten moment nie widzimy sensu dalszych negocjacji z Czechami w sprawie kopalni Turów, bo one nie przynoszą żadnego pozytywnego skutku, stwierdził dziś wiceszef MZ Marcin Przydacz. Według niego Polska zrobiła absolutnie wszystko, by wypracować dobre porozumienie. Przypomnijmy, 30 września po dwóch dniach rozmów w Pradze polscy negocjatorzy poinformowali, że delegacjom Polski i Czech nie udało się uzgodnić treści porozumienia w sprawie kopalni węgla brunatnego Turów. Które miałoby być później zaakceptowane przez oba rządy. Wcześniej strona czeska informowała, że wypracowanie takiej umowy umożliwi wycofanie z CUE skargi przeciwko Polsce dotyczącej funkcjonowania kopalni. Strona czeska wnioskowała skargę przeciwko Polsce w sprawie Turowa w lutym bieżącego roku. Wnioskowała też o tzw. zastosowanie środka tymczasowego, czyli zakazu wydobycia. Skargę skierowano w związku z rozbudową kopalni, która zagraża zdaniem Pragi dostępowi do wody mieszkańców Liberca, uskarżających się także na hałas i pył związany z eksploatacją węgla brunatnego. Prezes niemieckiej firmy Biontech, która wspólnie z amerykańskim koncernem farmaceutycznym Pfizer opracowała pierwszą szczepionkę przeciwko COVID-19, ogłosił, że konieczne będzie stworzenie nowej formuły skutecznie broniącej przed nowymi mutacjami choroby. Ugur Sachin w wywiadzie dla Financial Times stwierdził, że obecne warianty COVID-19 nie różnią się na tyle od mutacji podstawowej, by zagrozić trwającym kampaniom szczepień. Zaznaczył jednak, że nowe warianty będą w stanie obejść system immunologiczny, a ich pojawienie się się oszacował na połowę 2022 roku. We wrześniu firmy BioNTech i Pfizer przedstawiły amerykańskim organom regulacyjnym wstępne dane dotyczące szczepionki u dzieci w wieku od 5 do 11 lat. U dzieci stosowana będzie zmniejszona dawka preparatu około 1 trzeciej ilości podawanej obecnie osobom dorosłym. Polskie linie lotnicze LOT będą domagać się odszkodowania do amerykańskiego producenta samolotów Boeing w związku z uziemieniem maszyn 737 MAX. Prowadzimy rozmowy z koncernem, nie odpuścimy niczego. Co Boeing jest nam winien i będziemy występować do niego z roszczeniami, zapowiedział prezes LOTu Rafał Milczarski. Prezes przyznał w rozmowie z dziennikarzami w Dubaju przy okazji Expo 2020, że spółka poniosła zbyt duże straty. W jego ocenie nie ma wątpliwości co do tego, że strony będą szukać porozumienia. Myślę, że rozwiązanie znajdziemy, powiedział i zastrzegł, że nie będzie zdradzał szczegółów tych rozmów. Samoloty Boeing 737 Max zostały uziemione 12 marca 2019 roku po dwóch wypadkach tych maszyn w Indonezji w październiku 2018 i w Etiopii w marcu 2019, w których łącznie zginęło 346 osób. Krajowa Administracja Skarbowa nie będzie karać przewoźników w początkowym okresie działania systemu ETOL. To efekt niedawnej interwencji w tej sprawie rzecznika małych i średnich przedsiębiorców Adama Abramowicza. 30 września wygasła możliwość jednoczesnego korzystania z dotychczasowego systemu Wiatol oraz nowego ETOL. Nowy system działa od 1 października. Korzystanie ze starego stało się niemożliwe. Dziś w PKOBP ruszył program ugód dla kredytobiorców frankowych. Rozwiązanie zakłada konwersję waluty kredytu na złote tak, jakby od początku był to kredyt złotowy, poinformował bank. Jak dodano, wniosek składa się przez internet w serwisie transakcyjnym banku. Również spotkania mediacyjne odbywają się online. Bank zastrzegł, że rozwiązanie jest proponowane klientom indywidualnym, których kredyt mieszkaniowy był udzielony we frankach szwajcarskich i którzy nadal ten kredyt spłacają. Warunkiem skorzystania z tej formy pomocy jest kredyt. Kredyt wzięty na własne cele mieszkaniowe. 31 października rozpocznie się nabór wniosków kierowany do zakładów przetwórczych w ramach wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski będą przyjmowane do 29 listopada. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację danej inwestycji. Zaliczają się do nich m.in. wydatki na budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności. Jak dodano, wsparcie można otrzymać też na zakup wraz z instalacją maszyn lub urządzeń do przetwarzania produktów rolnych, magazynowania ich czy przygotowania do przetwarzania. W takim przypadku dofinansowane mogą być także koszty leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności. Spółka Centralny Port Komunikacyjny zakupiła pierwsze nieruchomości pod budowę CPK. Wszystkie działki znajdują się wewnątrz obszaru 74 km2, w którym trwa obecnie program dobrowolnych nabyć. Wielkość zakupionego terenu i wartość transakcji objęte są tajemnicą handlową. PDN jest skierowany do właścicieli nieruchomości z terenu przyszłego lotniska Solidarność. Dotyczy mieszkańców gmin Baranów, Tereśń i Wiskitki. Spółka oferuje możliwość użytkowania nieruchomości także po dokonaniu transakcji sprzedaży do momentu rozpoczęcia prac budowlanych. Jednocześnie CPK uruchamia program umożliwiający zamianę nieruchomości zbywanej na inną w wybranym miejscu w Polsce.